Hejo, z tej strony Aleksa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogasku, w kolejny dzień. Hejo, jestem Matiski i witam was na... po co ja to mówię, będę musiał więcej napisów. Słuchajcie, dzisiaj jest okropna pogoda od rana, okropna, niby pierwszy dzień majówki, w sumie weekendu długiego majowego, a pada od rana. Ale przynajmniej mogłam sobie założyć moją nową kurtkę z Shukmila i jest przepiękna. I zobaczcie, jak się na niej kropelki osadzają, w sumie nie wiem, czy widzicie, o! Tak ładnie i jest naprawdę przeciwdeszczowa, kropelki się osadzają, także jest git. I w ogóle dzisiaj jest pierwszy dzień naszych obozów majówkowych w Rio Grande. Dzieciaki już przyjechały, mieliśmy już z nimi pierwsze spotkanie, teraz będą jeździć, także może coś ponagrywam. I my idziemy teraz do naszych koników kochanych. Dzisiaj Dilce zrobię lążę, ale w sumie nie wiem gdzie, bo pada. A na halach pewnie będzie jeździć teraz obóz, więc nie wiem. Może zrobię jej po prostu szybką lążę na rozruch po 3 dniach dzikich galopów i skoków, żeby się po prostu trochę poruszała i tyle. I może wytrzyma ten deszcz. W sumie i tak teraz stoi na padoku, to deszcz nie jest jakoś straszny, ale nie, no jest masakra. W sumie jeszcze bym musiała na to bezrękawnik założyć, bo niby było ciepło, ale teraz już się robi coraz zimniej. Dzień dobry, przywitajcie się. Jakiego mam pięknego? Dzień dobry wszystkim. Jaka bluzka. Najlepsza. Najlepsza. Hejo. Przywitajcie się do vloga. Hejka. Machamy do vlogaska. A ty co to za bąbelki małe? Pomachaj do vlogaska. Hejo, siodła niepełną parą. Ile was tu jest dzisiaj? Tutaj też. Machacie do vlogaska? Hejka. I ostatnie. Dobrze, dobrze. Dzień dobry koniczki. Trochę jesteście mokre, ale słuchajcie, przestało padać. Nawet gdzieś tam słońce próbuje się przedzierać. Także spoko. Chodź, Dilka. Wychodzimy. A kto tu idzie tak ładnie z mamusią? Sieroboczek. Idziemy z Dilusią już na Longinesa, ale Dilka dzisiaj jest taka już, nie wiem, czy już zmęczona tymi 3 dniami, bo tak idzie, nie idzie. Zobaczymy, jak będzie na Longi, ale bardzo jej się nie chce dzisiaj. Może też przez tą pogodę po prostu i deszcz. Co, Dilunia, co się chowasz? Trochę dla zakwasików się rozruszamy i wrócisz sobie do boksiku chillować dzisiaj cały dzień. Jak majówka, to majówka. A tam już nasze kochane obozy rozpoczynają pierwszą jazdę w Rio. Lila sobie pięknie już wstępuje, a tu obok zajęcia ma druga obozowa grupa. No i Mati poszedł też na halę z Primką popracować. Także ciekawe, co tam dzisiaj wymyślił Primusi. Ale chyba nie zdążę go nagrać, bo razem pewnie trening skończymy, także razem dziewczyny wrócą na obiadek. Ej, w ogóle dajcie znać, bo ja Dilę widzę codziennie, także nie umiem tak ocenić, a wy widzicie ją, no teraz też codziennie, ale no ogólnie co kilka dni. Czy jej się zmniejszył ten brzuch po tych galopach? Bo mi się wydaje, że jej się trochę podniósł i obkurczył ten brzuch i ma taki już bardziej zgrabny, no jeszcze trochę duży, ale wydaje mi się, że już tak nie wisi. Nie wiem, dajcie znać, co o brzuszku Dili myślicie. Ogólnie Dilusia jest dzisiaj mega grzeczna i spokojna, taka wyciszona. I nie wiem, czy to przez to, że 3 dni biegała mega długo, czy przez to, że jest na ląży, a tylko pod siodłem lubi biegać. Nie wiem. Jutro wsiądę, to zobaczymy, jaka będzie pod siodłem. Ale dzisiaj jest zupełnie pełen chill i spokój. Dobra, Dilusia na dzisiaj starczy. Teraz na koniec się fajnie obudziła i zaczęła pracować całym ciałem, dosłownie całym ciałem. Każdy mięsień chodzi i na dowód tego zobaczcie, jest cała w żyłach właśnie. Tu nawet plecy w żyłach, brzuch cały w żyłach, na dole też, nogi tylnie w żyłach. Tu na zadku tylko trochę nie ma. A tak, zobaczcie. Całym ciałem Dilusia
pracowała i naprawdę fajnie to wyglądało. Niestety ja nie mogę nagrywać, bo ja cały czas jakby ją muszę na tej ląży pilnować i z nią pracować, bo ona, no to nie jest tylko, że ona biega w kółku, tylko ja cały czas wysyłam jej sygnały tutaj na kabecan. Dodatkowo pomagam bacikiem w zaangażowaniu zadnich nóg. No i po prostu nie umiem zrobić tak, żeby nagrywać wam i tak, żeby ona fajnie chodziła bez mojej pomocy. Dlatego widzicie po prostu efekt. Z tej strony też zobaczcie, ile żyłek. Brzuch w końcu się odblokował cały. Wszystko puściło, bardzo dużo też prychała. Także to znaczy, że idzie tylko, że mięśnie puszczały. Teraz się porządnie występuje. Słoneczko zaczęło wychodzić, zobaczcie, no mi jest już gorąco, aż rozpięłam kurtkę, kamizelkę, bo jest mi już mega gorąco. Także porządnie się teraz Dilka występuje i pójdzie na obiadek i potem pewnie damy je na trochę z Primką na trawkę, żeby sobie pojadły. Nie, Dilka, postępuj sobie. A czy tu jest Primusia? Ojejku, jakie przywitanie! Idziesz do Primusi na trawkę? No idziesz, tak. Dzień dobry. A Mati tam leży. Dzień dobry. Zaraz mamusia przyjdzie do ciebie na trawkę. Chodź. Chodź, Primcia. Chodź. Ojejku. Jaki wesoły konik. Na trawce. My z Matisiem też sobie chillujemy. Tutaj na trawce. Tutaj są wszystkie narzędzia tortur, które pościągaliśmy z dziewczyn. Dili kawecan, Primy halterek i Primy lina do pracy z ziemi. Matiego bacik do Primy. A tam trwają nadal zajęcia obozowiczów. Zadębuj! Zadębuj! Dzień dobry, kochani, kolejnego dnia. Wczoraj już w sumie nic ciekawego nie robiliśmy, także nie miałam co nagrywać, a dzisiaj wsiadam na Dilkę. W ogóle pokażę wam zaraz moją stylówę, bo ubrałam wszystko, co nowe z Szokemila. Cześć, Dilutka! Idziemy jeździć! Cześć, Mysko! Cześć! No, ale muszę się pospieszyć, bo sprzątają w boksach i muszę raz, dwa po prostu Dilkę ubrać i wyjść, żeby mnie przeszkadzać. Primusia też idzie! Dzień dobry! Dzień dobry! Aha, minęłaś mnie, no dobra. Także słuchajcie, bierzemy szybko Dilkę, siodłamy i idziemy na plac i na placu wam wszystko pokażę, całą naszą nową stylóweczkę. A teraz ci, Primusia, zostawiamy. Słoneczko ty moje. W ogóle jest piękna pogoda, przepiękna. W sensie trochę za mocno wiatr taki zimny wieje. Mogłoby tak nie wiać. Chodź, Dila, no wiem, że ładnie chcesz zostać. Chodź. No chodź. Ale po prostu słońce tak fajnie świeci, jest tak pięknie. Także to będzie dobry dzień. Czy ja przed chwilą powiedziałam, że będzie dobry dzień? Cofam to. Słuchajcie, idę z Dilą i patrzę, że coś jest nie tak z podkową. Słuchajcie, miałam taką ochotę sobie pojeździć, wsiąść, jest taka piękna pogoda i wszystko, kurde, piach w oczy, krew, nie wiem jak to się mówi, po prostu patrzcie to. Ja nie wiem, co ona zrobiła z tą podkową, z jednej strony wypadły gwoździe, cała się okręciła, po prostu tu się tylko trzyma na jednym gwoździu, ja po prostu nie wiem, co ten koń znowu zrobił, to jest po prostu, no, chore, chore, Dila. Chciałam tak pojeździć. Taką miałam ochotę pojeździć. Co ta twoja matka znowu zrobiła? Co? Co ona zrobiła? Całe szczęście, ale to całe szczęście, że jutro od rana mamy już umówionego kowala. Także nie będziemy miały długo przerwy, ale wiecie, ja przez ostatni rok nie miałam takiej chęci do jazdy, ale to już wam opowiadałam, nie? I wiecie, jakie to jest rozczarowanie po prostu, jak w końcu przyjeżdżasz z takim wielkim entuzjazmem do stajni, bo wiesz, że koń jest zdrowy, chętny do pracy, chcesz sobie w końcu pojeździć, bo jest piękna pogoda i widzisz takie coś. Po prostu to tak zabiera cały entuzjazm i po prostu wszystko, że... Przyszliśmy odwiedzić teraz moich obozowiczów i teraz mają zajęcia z fizjoterapeutką. I to jest ta sama fizjoterapeutka, z którą będę właśnie dla was robić duży projekt na YouTubie. I przyjechała odwiedziny porobić ćwiczenia na obozie. Rozciągające, wzmacniające mięśnie. Chciałabym teraz powiedzieć, jestem Aleksa Hejohejo i chciałabym powiedzieć wam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale, bo nigdy tego nie mówię, a chciałabym mieć więcej subskrypcji, na przykład 110 tysięcy już. Dobra, ochłonęłam, już mi lepiej.
stwierdziłam, że jest taka piękna pogoda, ten wiatr coraz lżej wieje i robi się naprawdę gorąco, także dzisiaj będzie pierwsza kąpiel Dili od roku. Ma już tyle piachu pod sierścią i tego, wiecie, tej zaschniętej soli z potu, jak ją wczoraj czyściłam, to pełno spod sierści, mimo że tego nie widać, wylatuje piachu. No, także Dili należy się porządny prysznic, ale słuchajcie to zaraz, ponieważ właśnie moi znajomi ściągną Dili tą podkowę, bo ona się trzyma na jednym gwoździu i zaraz ją ściągną, żeby po prostu nic się nie stało, żeby nie wyrwała sobie z drugiej strony kopyta. Także zaraz ściągniemy podkowę, Dilka, chodź. I zaraz pójdziemy się już kąpać. Zepsuliście konia? No. Koń się sam popsuł. Koń popsuł mój humor. Dzisiaj chciałam wsiąść pełna optymizmu. No dobra, podkowa ściągnięta. Tutaj mamy to piękne cudo. Lila. Jutro będzie kowal od rana, całe szczęście. I w ogóle jutro dziewczyny mają dzień. Weterynarzy, kowali i tak dalej, bo jeszcze jutro dziewczyny będą miały robione zęby. Dilka na pewno, bo już ja już czuję, że musi mieć robione te zęby. I Primka będzie miała pierwszy raz w życiu sprawdzone zęby i też trzeba będzie zobaczyć, czy już trzeba je trochę starnikować, spiłować, czy jeszcze nie. Także najpierw kowal, potem weterynarz, albo na odwrót, już nie pamiętam. Pokażę wam też jeszcze moją stylówę, skoro obiecałam, to chociaż tak wam pokażę. Bluzka nowa, ta z Shokemila, która ostatnio przyszła. Możecie zobaczyć, jak wygląda teraz na mnie. Tutaj ma pełno takich otworków, czyli jest taka przewiewna, delikatna i w ogóle bardzo ładna. Bryczeski mam granatowe z Silwera i skarpety też te nowe z Shoko. Przyjechałam sobie już wózeczkiem, wszystko uszykowane, czaprak tam też, zobaczcie, miałam wsiadać w tym nowym tu pięknym Shoko. No cóż, co się odwlecze, to nie uciecze, czyli jak to się tam mówi. Idziemy teraz szykować szampon, ściągaczkę, gąbkę i porządnie. Pierwsza kąpiel Dilusi będzie zaliczona w tym roku. Dilusia jest już na myjce. No i ta myjka jest o tyle fajna, że leci na niej ciepła woda, przez co nie zrobię Dili takiego szoku termicznego, że zimna woda, tylko ją ciepłą wodą ładnie umyję. I tutaj mam już potrzebne rzeczy. Będziemy testować ten nowy szampon z Ecoskera, który już dawno do mnie przyszedł, ale no nie było okazji mycia konia. No i mamy dwie szczotki, którymi zawsze myję Dilę, ściągaczkę do wody i do kopytek. Także zaczynamy wielką pielęgniarkę Dilusi dzisiaj. Wlewamy całą Dilkę porządnie najpierw wodą. Ja po prostu widzę, ile pijamy już z niej leci. To jest ta sól zaschnięta cała po zimie, pot, piach. Także porządnie najpierw wypłukuję lewą wodą. Woda jest idealna, taka cieplutka, nieparząca, także Dilusia ładnie stoi i się relaksuje takim wodnym masażem. Ruch pod spodem też. Dila już prawie cała w pianie. Zobaczcie, jak ten szampon właśnie się fajnie pieni, a dużo go nie dałam. Jest taki naprawdę wydajny. Wydaje się spoko, pierwsze wrażenie spoko. Zobaczymy, czy Dilusia będzie błyszczeć, bo teraz jak wyschnie po nim. I spłukujemy porządnie teraz pianę z tej strony. Ja od razu używam też ściągaczki, bo ta piana często po prostu trudno wypływa spod tej ścieżki, więc od razu daję strumień wody i ściągaczkę. Umyłam porządnie grzywę i teraz muszę wszystko z Dilusi wypłukać, aby nie zostało nawet grama szamponu, bo będzie ją powstęto drażnić i spędzić. Także wszystko trzeba. Dila strasznie nie lubi mycia grzyby. A, tak nie lubi się, co ona napina. Zobaczcie, jaką grzywę, tą szyję ma teraz jak ogier, taką napiętą do przodu. No, Dila nie lubi mycia grzyby, ale trzeba ten piach całej zimy wypłukać te grzyby, Dila. I potem się ten spleśnieje tam. Ola, co ty jej robisz? Tutaj trzeba też porządnie wymyć. Z uwagi na widzów nie pokażę tego. Jeśli teraz jecie, to robię to dla was. Żebyście mogli dalej jeść. Zortowałem, dupa. Ogon też porządnie cały szorujemy. O, niespodzianka. Lila stoisz w tym ogonie. Połyskujący, mięciusi, pachnący. I zapraszam na kanał Matis Kli, na którym jest nowy odcinek, którym też jest coś związane z przyszczeniem. Powiedz co?
Oh, honey, honey. Teraz czas na pielęgnację dalszą. Mamy ulubioną moją odżyweczkę z ekuskę różową i psikamy na lubię. Ja wolę tą żółtą. Taką żółtą. No tą drugą. Druga jest fioletowa. Nie, no jedna jest żółta. Taka beżowa. No. Z drobinką i brokatu. Tak. Ogon też. Co mówiłaś? Że ogon też, ale Dylka chce już iść na trawę i się tu kręci. Zaraz pójdzie. Żywa ogon zrobiony, kopytka posmarowane, to teraz jeszcze trzeba zrobić oczka naszym najlepszym preparatem do czyszczenia oczek. No teraz właśnie much jest coraz więcej, ciepło się zrobiło, te muchy siadają na robce, która się zbiera w kącikach, więc trzeba po prostu dokładnie to wszystko wyczyścić, aby te muchy tutaj konikom nie siadały i nie drażniły im oczek. Te śpioszki wszystkie o. usuwam za pomocą tego płynu i ten płyn też nawilża, dodatkowo robi taką warstwę ochronną na oko, także super. O, patrzcie, a już jeden bacik zużyłam i drugi, taki brudny. Dobra, Dilusia jest już freshy, gotowa na trawkę, już po prostu przebiera kopytkami, żeby tylko wyjść, tak, bo ona wie, że teraz codziennie już po południu wychodzi na trawkę, także Mati zabiera Primkę, ja Dilutkę. I Dila raczej mnie i ciebie. Szczęśliwe koniki są już na trawce i mówię wam, jaka to była radość, jak tu weszły, to Dila to po prostu już galopowała w miejscu, jak szła na trawę, Priwa za nią. I jak wparowały, to zrobiły dwa kółka wokół tej trawy. Dila brykała, była taka szczęśliwa. Prima z nią, mimo że nie ma podkowy, to biegały i teraz się zajęły już skubaniem trawki, także zobaczcie, trochę trawki, a ile szczęścia po prostu daje konikowi, jak one już wiedziały, że idą na trawę. Nie, one już po prostu wiedziały, że tylko trawka je tutaj czeka pyszna. Także no, teraz Dila już schnie, w sumie już jest prawie wyschnięta, pokażę wam z bliska. Tak wygląda Dilusia po umyciu, zobaczcie jak ona błyszczy, zobaczcie to. A jaka miękka sierść, o matko, jaka mięciusia. No raz, dwa koń. Wyschnięty pod brzuchem, jeszcze ma trochę mokre, ale naprawdę jest tak ciepło, że suchutki. Grzywa też mięciutka, wypielęgnowana, wyczesana, wypsikana. Ogonek też, słuchajcie, mięciusi w dotyku. Także spa zrobione normalnie na 100%. 100%. Czy ten dzień może być gorszy? Właśnie mnie ptak usrał. Teraz bawimy się w podchody. Moja drużyna teraz szuka i będziemy robić zadania. A co jest tu? Mamy tutaj X-a wielkiego zrobionego przez drużynę Matiego i szukamy karteczki z zadaniami. No, szukajcie, szukajcie. Dobra, co mamy? Fikołka na trawie. A fikołka, dobra. Fikołka. Dobra. Fikołka na trawie. Ale ja nie umiem. Wszyscy. Dobra. Jedna. Druga, o z górki, to się tutaj z górka, uważajcie. Trzecia, próbujcie, próbujcie, żeby nie było. Bokiem, róbcie bokiem. O, jak ninja. 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 Żółwie ninja. Pięknie. Kto jeszcze został? Ja tam na żywioł poleciałam, nic nie czułam. O, nie. Wow, uwaga. To bokiem, bokiem! Głowa to jest! Pięknie, dobra, lecimy dalej! Najpiękniejszy wikołek to był. O,